Naszym gościem jest Wiktor Suwara. Dzień dobry. Miło mi. Dzień dobry. Słuchaj, opowiedz nam, co trenujesz i jak długo? No to trenuję 400 metrów, czyli przedłużony sprint. Tak naprawdę taką prawdziwą swoją przygodę z tym dystansem rozpocząłem gdzieś w 2012 roku. Wcześniej to wiadomo było jeszcze trochę takie bawienie się tym sportem, eksperymentowanie, trochę jakieś tam bieganie biegów średnich. Wiadomo, na takim jakichś przełajach szkolnych, bardziej szkolnym poziomie. Później właśnie jakieś przerzucanie się na płotki i sprint, więc to było takie wszystko, taka żonglerka trochę tymi dystansami jako dzieciak jeszcze i później już typowo właśnie 400 metrów. A czy było jakieś wydarzenie, cokolwiek to spowodowało, że akurat wybrałeś sport, mówię, będę sportowcem? Był jakiś taki... Nawet nie pamiętam, co to mogło być, bo wiem, że już idąc, wybierając szkołę podstawową, jakby powiedziałem tak zdecydowanie, że chcę biegać, że od właśnie od rozpoczęcia szkoły podstawowej tak naprawdę właśnie były te furboje, jakieś tam czwartki lekkoatletyczne, biegi przełajowe, więc od dzieciaka byłem zdecydowany, że chcę biegać. No to było takie, nie wiem, moja pasja od początku praktycznie. Czym w ogóle dla Ciebie są Igrzyska Olimpijskie? No mówię, dla mnie to jest właśnie spełnienie marzeń. Taka zwieńczenie trochę tej drogi, którą idę właśnie od tego młodzika, juniora młodszego. No i mówię, no właśnie motywacją jakimś, jednym z większych kroków na pewno by to było. Na co tak naprawdę gdzieś tam przeznaczasz wsparcie z programu PFN Team 100 od Polskiej Fundacji Narodowej? No to właśnie przede wszystkim na swój rozwój, właśnie zakup jakiegoś sprzętu, który pomaga mi się rozwijać, nie tylko tego sportowego, właśnie jakiś przykładowo laptop i sprzęt do obróbki graficznej, gdzie właśnie chciałbym się tym zająć, gdybym miał na przykład właśnie więcej czasu po skończeniu tej kariery sportowej, no bo wiadomo, że sportowiec nie zawsze będzie żył tym sportem. No i jakieś edukacje, no to też chciałbym być w przyszłości trenerem, więc jeżeli teraz na przykład po tych igrzyskach uda mi się znaleźć jakiś czas, na pewno jakieś fajne kursy z dietetyki albo szkolenia pod tym kątem trenerskim. Czego możemy Ci życzyć na ten najbliższy czas? To na pewno zaparcia, żeby udało się pojechać na te igrzyska i mieć do końca motywację, żeby jeszcze zrywać trochę tego czasu z 400 metrów. To tego Ci życzymy, udanych startów. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.